przyjemnością zapraszam Państwa na drugą edycję konferencji Prawo w medycynie, Medycyna w prawie. Znów na zasadach pełnej równości i współpracy podejmujemy inicjatywę zmierzającą do integracji środowisk prawniczych i medycznych. Cieszy nas nie tylko bardzo silna współpraca Uniwersytetu Szczecińskiego z samorządem lekarskim i innymi samorządami profesjonalistów medycznych, ale również to, że coraz częściej przychodzą na nasze konferencje i chcą brać aktywny udział, a także współorganizować organizacje, które skupiają specjalistów w poszczególnych obszarach. To wyjątkowe wydarzenie, które przygotowaliśmy z myślą o tym, aby uczestnicy konferencji mogli poszerzać swoją wiedzę i rozumienie relacji między prawem a medycyną. Tegoroczna edycja poświęcona jest zagadnieniom dotyczącym zmian na rynku produktów leczniczych i wyrobów medycznych, a także reklamy i marketingu w medycynie. Pierwszego dnia odbywają się panele eksperckie, w trakcie których swoje wystąpienia i referaty wygłoszą wybitni specjaliści, przedstawiciele branży prawnej i medycznej, a także specjaliści z zakresu prawa medycznego. Drugiego dnia odbędą się panele doktoranckie. Konferencja Prawo w medycynie, Medycyna w prawie to konferencja, która będzie miała charakter cykliczny. Zależy nam na tym, aby przedstawicieli środowiska prawniczego i środowiska medycznego na naszej konferencji wciąż przybywało. Dlatego bardzo cieszymy się, że już podczas drugiej edycji są z nami patroni naukowi, którzy towarzyszyć będą obu dniom obrad, zarówno obradom eksperckim, jak i obradom doktoranckim. Wydział Prawa i Administracji to miejsce, w którym dbamy o przestrzeń wzajemnych relacji pomiędzy dwoma dziedzinami, prawem i medycyną. W tej chwili organizujemy konferencję, która właśnie łączy obie te przestrzenie, licząc na to, że zainteresowanie prawników medycyną i lekarzy, czy też szeroko pojmowanego środowiska medycznego prawem jest tak duże, że zbudujemy wspólnie płaszczyznę pozwalającą kształcić przyszłe kadry, czy też rozwijać się naukowo. Można byłoby zaryzykować takie powiedzenie, że właściwie każdy kontakt pacjenta z lekarzem, każdy zabieg rozpoczyna się właściwie od kwestii prawnych. No bo któż dzisiaj nie słyszał o tym, że przychodzący pacjent do lekarza musi najpierw wypełnić określone zgody na świadczenie usług medycznych. Więc właściwie medycyna i prawo dzisiaj połączyły się i stanowią nierozerwalną całość. Ogromnym wyróżnieniem dla nas, dla organizatorów, jest bardzo aktywne zaangażowanie środowiska lekarskiego, towarzystw naukowych lekarskich, a także organizacji zrzeszających lekarzy. Liczymy na owocną dyskusję i dalsze pogłębianie współpracy obu środowisk. Konferencja Prawo w medycynie, Medycyna w prawie 2.0 to druga edycja konferencji odbywająca się online w dniach 23-24 października bieżącego roku. Adresatami konferencji są przedstawiciele zawodów prawniczych, a także zawodów medycznych. Lekarze, przedstawiciele firm farmaceutycznych i dystrybuujących wyroby medyczne, przedstawiciele branży kosmetycznej, a także studenci i doktoranci. Ta konferencja będzie szczególnie istotna dla tych specjalistów, którzy zajmują się chirurgią plastyczną, medycyną estetyczną i wszystkimi obszarami towarzyszącymi tego typu procesom, co spowoduje, że z pewnością będziemy się cieszyć obecnością znaczących gości, którzy zajmują się tym obszarem wiedzy medycznej. A niestety zdarza się tak, że czasem wiedza medyczna nie wystarcza. Potrzeba wiedzy prawniczej i do tego celu jesteśmy my. Chcemy z Państwem się dzielić swoimi doświadczeniami, interpretacjami, a jednocześnie czekamy na nowe wyzwania, bo aktywność medyczna niesie coraz trudniejsze problemy.